Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniach 9 stycznia oraz 13 marca 2013 roku wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności punkt 1 artykułu 63 ustęp 8 w związku z artykułem 63 ustęp 4 zdanie 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z artykułem 165 ustęp 2 w związku z artykułem 77 ustęp 2, artykułem 78 i artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz artykułem 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Punkt 2. Artykuł 62 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim z kręgu uczestników postępowania wyłącza zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego z artykułem 165 w związku z artykułem 32 ustęp 1 i artykułem 32 ustęp 1 i artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz punkt 3 artykuł 33 ustęp 5 w związku z artykułem 33 ustęp 2 zdanie 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z artykułem 165 ustęp 2 w związku z artykułem 77 ustęp 2, artykułem 78 i artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz artykułem 11 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego orzeka. Artykuł 33 ustęp 5 w związku z artykułem 33 ustęp 2 zdanie 3 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej rozumiany w ten sposób, że nie wyłącza innych niż odwołanie środków prawnych od orzeczenia Komisji Regulacyjnej jest zgodny z punkt a artykułem 165 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej punkt b z artykułem 31 ustęp 3 artykułem 77 ustęp 2 i artykułem 78 Konstytucji. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują podpisy sędziów. Zdanie odrębne do wyroku w części dotyczącej umorzenia postępowania zgłosili sędziowie Stanisław Biernat, Leon Kieres, Andrzej Rzepliński, Piotr Tuleja i Andrzej Wróbel. Do uzasadnienia wyroku zdanie odrębne zgłosił sędzia Zbigniew Cieślak. Zdanie to zostanie przedstawione na piśmie do uzasadnienia. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy rozstrzygnięcia Trybunału przedstawi sędzia sprawozdawca, pan profesor Mirosław Granat. Panie sędzio, bardzo proszę. W pierwszym rzędzie Trybunał Konstytucyjny rozważył kwestię artykułu 62 ustęp 2 i artykułu 63 ustęp 8 w związku z artykułem 63 ustęp 4 zdanie 3 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku. Mianowicie w związku z uchyleniem przez ustawę 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów, które stanowiły przedmiot kontroli w niniejszej sprawie, Trybunał rozważył najpierw problem utraty mocy obowiązującej przez te przepisy w rozumieniu ustępu 1 punktu 3 artykułu 39 ustawy o Trybunale. Ustawa zmieniająca 16 grudnia 2010 roku wprost stanowi w artykule 2, że znosi się komisję majątkową. Oznacza to, że przepisy dotyczące jej udziału w postępowaniu regulacyjnym nie stosują się do jakiejkolwiek sytuacji w przyszłości. Norma z artykułu 62 ustęp 2 tejże ustawy wraz z likwidacją komisji nie wyznacza żadnego nakazu lub zakazu. W związku z tym Trybunał stwierdził, że derogacja artykułu 62 ustęp 2 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego doprowadziła do utraty mocy obowiązującej tego przepisu w rozumieniu ustępu 1 punkt 3 artykułu 39 ustawy o Trybunale. Norma z artykułu 63 ustęp 8, tu w związku z ustępem 4 zdanie 3 tegoż artykułu z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, po wejściu w życie ustawy zmieniającej również nie może być stosowana do przyszłych zdarzeń i stanów. Komisja zakończyła działalność, a ustawodawca zniósł postępowanie regulacyjne. Nie można zatem mówić o obowiązywaniu normy z ustępu 8 artykułu 63 w związku z ustępem 4 zdanie 3 tegoż artykułu. Zatem Trybunał stwierdził, że przepis ten utracił moc obowiązującą w rozumieniu artykułu 39 ustęp 1 punkt 3 ustawy o Trybunale. Jak wiadomo, stwierdzenie, że kwestionowane przez wnioskodawcę treści normatywne wyrażone w skarżonych przepisach, że te treści nie obowiązują, nie musi jednak oznaczać, że postępowanie w tym zakresie eo ipso podlega umorzeniu. Dlatego też dalej Trybunał rozważył problem utraty mocy obowiązującej przez skarżone przepisy, ale w rozumieniu konieczności ochrony konstytucyjnych wolności i praw, a więc przesłanki, o jakiej stanowi ustęp 3 artykułu 39 ustawy o Trybunale. Należy przypomnieć, że zgodnie z ustępem 3 artykułu 39 Trybunał nie umarza postępowania w wypadku utraty mocy obowiązującej przez kwestionowany akt normatywny, gdy wydanie orzeczenia o akcie, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw. Przesłanką, która uzasadnia kontrolę konstytucyjności przepisu, jest wówczas ustalenie, czy zachodzi związek pomiędzy daną regulacją a ochroną konstytucyjnych wolności i praw. Trybunał przeprowadził test konieczności orzekania wobec zaskarżonych przepisów na gruncie ustępu 3 artykułu 39 i w tym zakresie Trybunał przeanalizował odrębnie sytuację i status dwóch kategorii podmiotów. Po pierwsze gmin jako jednostek samorządu terytorialnego, a następnie osób trzecich, to jest osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego, ogólniej podmiotów prywatnych.
odnosząc się do statusu gminy w kontekście konieczności ochrony konstytucyjnych wolności i praw, a więc podkreślam przesłanki z ustępu 3 artykułu 39, Trybunał stwierdził, że pojęcie wolności i prawa konstytucyjne użyte w rozdziale 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się do wolności i praw człowieka i obywatela gwarantowanych w Konstytucji i w szczególności nie obejmuje sytuacji prawnej podmiotów publicznych. Ustęp 3 artykułu 39 ustawy o Trybunale musi być wykładany w zgodzie z Konstytucją. Użyte w tym przepisie wolności i prawa konstytucyjne należy odnosić do pojęć Konstytucji. Trybunał nie znalazł więc podstawy do dokonania rozszerzającej wykładni ustępu 3 artykułu 39 ustawy o Trybunale w stosunku do pojęć i ich znaczeń zastanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 39 ustęp 3 ustawy o Trybunale dotyczy konstytucyjnych wolności i praw podmiotów prawa prywatnego. Nie odnosi się natomiast do praw jednostek samorządu terytorialnego, które to prawa, co tu oczywiste, wynikają z Konstytucji, z rozdziału 7, ale które mają inny cel i inną funkcję. Trybunał podkreśla raz jeszcze, że kategoria wolności i prawa konstytucyjne ma znaczenie utrwalone. Odnosi się do praw człowieka oraz do innych określonych podmiotów prywatnych i jest zakorzeniona w wartości absolutnej, jaką na gruncie artykułu 30 Konstytucji stanowi godność człowieka jako źródło wolności i praw konstytucyjnych. W świetle Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego są osobami prawa publicznego o szczególnym statusie. Są wyposażone we władztwo publiczne, a także w określone uprawnienia wobec państwa. Uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego wobec władzy państwowej mają odmienny charakter od wolności i praw człowieka i obywatela. Są wpisane w relacje prawa publicznego, kształtowane między podmiotami publicznymi wyposażonymi we władztwo publiczne. Wyszczególnione w Konstytucji uprawnienia jednostek samorządowych zostały przyznane przez ustrojodawcę w określonym celu. Uprawnienia te nie mogą być wykorzystywane w sposób dowolny. Stanowią jeden ze środków mających zapewnić efektywną i prawidłową realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Tu Trybunał odwołuje się do swego acquis constitutionnel, zwłaszcza do wyroku o sygnaturze K32/08 z 29 października 2009 roku. Zatem analiza przepisów konstytucyjnych nie daje podstawy do wyodrębnienia sfery, w której jednostki samorządu terytorialnego korzystają z konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela. Idzie o to, że status jednostek samorządu terytorialnego został unormowany w sposób jednolity jako osób prawnych prawa publicznego wykonujących zadania publiczne. Trybunał już w tym miejscu, wbrew ocenie wnioskodawcy z pisma z czerwca 2012 roku, podkreśla, że w pełni podtrzymuje tezy wyrażone w pełnoskładowym postanowieniu o sygnaturze SK70/05 z 22 maja 2007 roku. W języku prawniczym mówimy postanowienie dotyczące gminy Supraśl.
Trybunał wbrew stanowisku wnioskodawcy stwierdza, że wyraża ono linię myślenia Trybunału i nie ma charakteru orzeczenia, jak to ujął wnioskodawca, odosobnionego. Zatem w związku z tym, w zakresie, w jakim wniosek rzecznika dotyczy uprawnień gmin, kwestia dopuszczalności orzekania o przepisach nieobowiązujących nie występuje. Gminy nie są podmiotem konstytucyjnych wolności i praw. Nie ma konieczności wydania orzeczenia dla zapewnienia konstytucyjnych wolności i praw. To dlatego artykuł 62 ustęp 2 i 63 ustęp 8 w związku z ustępem 4 zdanie 3 tegoż artykułu w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą gmin, nie mogły być przedmiotem kontroli na podstawie ustępu 3 artykułu 39 ustawy o Trybunale. Postępowanie w tym zakresie podlegało umorzeniu. Dalej Trybunał przeszedł do analizy konieczności ochrony wolności i praw konstytucyjnych, ale osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego. Z artykułu 61 ustęp 4 punkt 3 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego wynika, że regulacja spraw majątkowych Kościoła nie może naruszać praw nabytych przez niepaństwowe osoby trzecie, w szczególności przez inne kościoły, związki wyznaniowe oraz przez rolników indywidualnych. Przepis ten, zdaniem Trybunału, jest klarowny i ma jasne znaczenie. Regulacja nie może prowadzić do zwrotu nieruchomości nabytych przez osoby trzecie, zarówno fizyczne, jak i prawne, które uzyskały jakiekolwiek prawa do nieruchomości. Nawet restytucja własności nie może prowadzić do naruszenia praw innych podmiotów prywatnych, zarówno praw rzeczowych, jak i praw obligacyjnych. W założeniu postępowanie w komisji nie mogło dotykać praw wymienionych podmiotów prywatnych. Takie działanie komisji byłoby działaniem spoza zakresu jej kompetencji. W świetle punktu 3 ustępu 4 artykułu 61 ustawy nieruchomość stanowiąca własność lub przedmiot użytkowania wieczystego osoby fizycznej lub osoby prawnej prawa prywatnego nie mogła być w ogóle przedmiotem rozstrzygnięcia komisji o zwrocie nieruchomości. Wymienione w tym przepisie podmioty prywatne, zwłaszcza rolnicy, w żadnym wypadku nie utracili prawa do dochodzenia swojego prawa własności na drodze sądowej na ogólnych zasadach. Zakwestionowana regulacja z punktu 3 ustępu 4 artykułu 61 ustawy nie zawiera unormowania, które stanowiłoby ingerencję w prawa podmiotów prywatnych wskazanych we wniosku. Przekazanie nieruchomości w postępowaniu regulacyjnym nie powodowało jej oczyszczenia z praw osób trzecich. Prawa, które istniały na określonej nieruchomości, pozostawały w mocy. Na gruncie badanego przepisu ukształtowało się orzecznictwo sądowe. Ono było przywoływane w toku rozprawy 9 stycznia bieżącego roku. Trybunał Konstytucyjny przywołał tu orzecznictwo zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych. Gdy idzie o Sąd Najwyższy, warto tu przywołać znaczenie wyroku z 23 lipca 2004 roku 3 rzymskie CK 194/03. Sąd Najwyższy uznał, zaznaczając wyraźnie, że odchodzi od uchwały Sądu Najwyższego z września 1996 roku dotyczącej sporu między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a jednym z podmiotów kościelnych w Przemyślu.
rzymskie 3 CZP, rzymska trójka CZP 96/96. A więc Sąd Najwyższy uznał, że przepisy ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego nie przekazały Komisji Majątkowej kompetencji do orzekania o innych roszczeniach niż wymienione w jej przepisach, w szczególności o roszczeniach osób trzecich związanych z ich prawami dotyczącymi nieruchomości, która jest przedmiotem regulacji. Komisja nie miała kompetencji do orzekania o roszczeniach dotychczasowego posiadacza nieruchomości związanych z poczynionymi na niej nakładami, jak również do rozstrzygania o roszczeniach odszkodowawczych zgłaszanych w związku z korzystaniem z niej, z korzystaniem z nieruchomości. Orzeczenia komisji nie mogły naruszać praw nabytych przez osoby trzecie, co dotyczy nie tylko praw rzeczowych, ale również wszystkich innych praw, w tym także obligacyjnych. Dalej, w postanowieniu Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2007 roku, rzymskie 3 CSK 427/06, Sąd Najwyższy podkreślił, że Komisja Majątkowa nie mogła także ustanowić ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, której własność przywraca kościelnej osobie prawnej. Sąd Najwyższy stwierdził, że ścieśniająca wykładnia przepisów określających zakres właściwości komisji leży w interesie pewności obrotu oraz jest uzasadniona względami konstytucyjnymi. Treść ugody zawartej przed zespołem orzekającym komisji nie może obejmować, przywołuję tu in extenso postanowienie, ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych innych niż służebności gruntowe wskazane w ustępie 3 artykułu 63 ustawy. Analogicznie należałoby przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2008 roku, 1 rzymskie CSK 214/08. Wśród orzeczeń sądów powszechnych można dostrzec oczywiście przykłady orzeczeń, w których sąd nie zdołał zapewnić odpowiedniej ochrony roszczeniom cywilnoprawnym podmiotów trzecich. Przypadki naruszenia prawa do sądu w tym zakresie, jakie miały miejsce, przykładowo sprawa Związku Nauczycielstwa Polskiego o nakłady, jakie poczynił związek jako długoletni posiadacz nieruchomości, nie wynikały z treści przepisów ustawy. Stanowiły konsekwencję wadliwej wykładni obowiązujących ustaw, a w szczególności ignorowania przez organy stosujące prawo dyrektyw interpretacyjnych wynikających z konstytucji oraz ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych poddających pod ochronę prawa człowieka. Jak wiadomo, sprawa ZNP najpierw przeciwko Zgromadzeniu Sług Jezusa, a później jako ZNP versus Polska zakończyła się orzeczeniem wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka z 21 września 2004 roku. Orzeczenie to miało charakter orzeczenia abstrakcyjnego i miało znaczenie dla wykładni prawa w naszym kraju. Dlatego też uchwała Sądu Najwyższego z 1996 roku dotycząca Związku Nauczycielstwa Polskiego nie może być traktowana jako decydująca o wyłączeniu drogi sądowej. Wynika to klarownie z wyroku Sądu Najwyższego przywoływanego już rzymskie 3 CK 194/04 z 23 lipca 2004 roku. Z orzecznictwa sądowego wynika, że na gruncie kwestionowanych przepisów nie wytworzyła się linia orzecznicza co do braku sądowej ochrony praw osób trzecich w postępowaniach przed sądami powszechnymi, która uzasadniałaby kontrolę skarżonych przepisów w brzmieniu ustalonym przez sądy. Trybunał nie znalazł podstawy do uznania, że wykładnia punktu 3 ustępu 4 artykułu 61
w takim kształcie, jak w sprawie ZNP była utrwalona. Nowsze orzecznictwo w znacznie większym stopniu uwzględnia wymóg zapewnienia osobom trzecim sądowej drogi dochodzenia roszczeń dotyczących nieruchomości objętych postępowaniem regulacyjnym w zgodzie z brzmieniem artykułu 61 ustęp 4 punkt 1 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Dopuszczalność drogi sądowej w zakresie ochrony praw osób trzecich mieści się, co jest oczywiste, w podstawowych standardach demokratycznego państwa prawnego, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. W tym zakresie istniało i istnieje domniemanie drogi sądowej. Roszczeń można dochodzić przed sądami powszechnymi na zasadach ogólnych. Z prawa do sądu korzystały, oczywiście z różnym skutkiem, podmioty dotknięte postępowaniem regulacyjnym. Sprawy te były merytorycznie rozpatrywane przed sądami powszechnymi. Gdy prawodawca milczy w kwestii dostępu do drogi sądowej, oczywiście przyjmuje się domniemanie drogi sądowej. Standard taki obowiązywał jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazem tego znowu jest acquis constitutionnel Trybunału. Tu Trybunał wskazuje orzeczenie o sygnaturze K3/91 z 25 lutego 1992 roku na orzecznictwo Sądu Najwyższego z początku lat 90. Te orzeczenia zachowują znaczenie do dnia dzisiejszego. Trybunał z przedstawionych względów stwierdził zatem, że w odniesieniu do artykułu 62 ustęp 2 i 63 ustęp 8 w związku z ustępem 4 zdanie trzecie nie zachodzi konieczność wydania orzeczenia dla zapewnienia ochrony konstytucyjnych wolności i praw. Droga sądowa nie była tu i nie jest zamknięta. Postępowanie w tym zakresie podlega umorzeniu z powodu utraty mocy obowiązującej przez wymienione przepisy. Konkludując raz jeszcze, Trybunał w zakresie kontroli ustępu 2 artykułu 62 i ustępu 8 artykułu 63 w związku z ustępem 4 zdanie trzecie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej podtrzymał w tym wyroku stanowisko, które zajął w wyroku z 8 czerwca 2011 roku o sygnaturze K3/09. Badane przepisy utraciły moc obowiązującą. Przepisy uchylone z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego nie są stosowane przez sądy. To jest na przykład przepis o składzie komisji majątkowej i o postępowaniu przed komisją majątkową, a są oczywiście stosowane przed sądami te przepisy z ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, które obowiązują z mocy decyzji prawodawcy, ale nie są skarżone w tym postępowaniu. Na przykład to, jakie nieruchomości podlegają postępowaniu regulacyjnemu. I wreszcie, jak była mowa przed chwilą, na podstawie argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie wykazano przesłanki konieczności orzekania na gruncie ustępu 3 artykułu 39 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dalej, Trybunał przeszedł do analizy zarzutu wnioskodawcy dotyczącego ustępu 5 artykułu 33 ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Przypomnę, wnioskodawca stanął na stanowisku, że ustęp 5 artykułu 33 w związku z ustępem 2 zdanie 3 artykułu 33 uniemożliwia odwołanie od orzeczenia komisji regulacyjnej, a w szczególności odwołanie do sądu.
Definitywne zamknięcie drogi sądowej, jak uważa wnioskodawca, do dochodzenia przez strony postępowania regulacyjnego jakichkolwiek roszczeń nastąpiło poprzez połączenie braku zaskarżalności orzeczenia komisji z całkowitym usankcjonowaniem tego zamknięcia przez nadanie orzeczeniu mocy prawomocnego wyroku sądu. Nadanie orzeczeniom komisji waloru prawomocnych orzeczeń sądu de jure w myśleniu wnioskodawcy z nimi je zrównuje. Jeszcze jedno. Wnioskodawca podkreślił także, że nadane przez ustawodawcę rozumienie charakteru orzeczeń komisji regulacyjnej przemawia za niedopuszczalnością kontroli także przez sąd administracyjny owych prawomocnych orzeczeń sądu, skoro orzeczenia te wiążą wszystkie organy państwa na podstawie artykułu 365 KPC, to jest zakresu związania orzeczeniem prawomocnym. Trybunał rozpoczął ocenę konstytucyjności skarżonej normy z artykułu 33 od tego, że wedle wnioskodawcy orzeczenie komisji traktowane jest przez ustawodawcę co do jego istoty jak sądowe lub równorzędne z orzeczeniem sądu powszechnego pierwszej instancji. Ta teza, to założenie wnioskodawcy jest dalece nieuprawnione. Po pierwsze, fakt nadania orzeczeniom komisji mocy sądowego tytułu egzekucyjnego, o czym stanowi ustęp 2 artykułu 33 ustawy, nie przesądza o charakterze prawnym tych orzeczeń. Pogląd wnioskodawcy co do wniosków płynących z treści ustępu 2 artykułu 33 zdanie trzecie jest zbyt daleko idący. Już językowa wykładnia tego przepisu wskazuje, że ustawodawca nadaje tyle i aż tyle ugodom i orzeczeniom komisji moc sądowego tytułu egzekucyjnego, co nie przesądza o charakterze prawnym samego orzeczenia. Nie oznacza to, że przepis utożsamia moc sądowego tytułu egzekucyjnego z bezwzględnym związaniem sądów orzeczeniami komisji i zakazem sądowej kontroli takich orzeczeń. Artykuł 33 ustęp 2 ustawy wskazuje tryb egzekucji orzeczenia komisji i nakazuje stosować przepisy sądowego postępowania egzekucyjnego do egzekucji orzeczenia komisji. Jest on uzasadniony nie tylko charakterem sporu przed komisją, ale również skróceniem tej egzekucji, możliwością bezpośredniego zwrócenia się do komornika przez wyeliminowanie konieczności wytoczenia powództwa o wydanie nieruchomości na gruncie artykułu 222 Kodeksu cywilnego po uzyskaniu orzeczenia komisji. Brzmienie artykułu 33 ustęp 3 zdanie 2 ustawy nadające orzeczeniom komisji moc sądowego tytułu egzekucyjnego nie stanowi argumentu przemawiającego za charakterem orzeczenia komisji. Zgodnie z artykułem 777 punkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego i ten problem był analizowany na rozprawie 9 stycznia. Sądowym tytułem egzekucyjnym może być nie tylko orzeczenie sądowe, ale także inny dokument urzędowy potwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela oraz istnienie i zakres obowiązku świadczenia dłużnika. Podobnie nie można wyciągać ostatecznego wniosku z faktu, że orzeczenie komisji stanowi podstawę wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej, gdyż w postępowaniu wieczystoksięgowym podstawą wpisu są orzeczenia sądowe, ale także decyzje administracyjne lub akty notarialne. Ze wskazanej normy artykułu 33 ustęp 5 w związku z ustępem 2 zdanie trzecie wynika zatem wola prawodawcy, by niezależnie od charakteru orzeczeń wydanych przez komisję,
egzekucję tych rozstrzygnięć kierować na drogę sądowego postępowania egzekucyjnego regulowanego w kodeksie postępowania cywilnego. Dalej Trybunał przeszedł do analizy charakteru komisji regulacyjnej i charakteru postępowania regulacyjnego. Trybunał stwierdził, że nawet jeśli samą komisję trudno uznać za organ administracji, to jednakże jej ulokowanie przy centralnym organie administracji państwowej, o czym stanowi ustęp 1 artykułu 32 ustawy, wyraźne przekazanie w ustawie rozstrzygania o pewnym wycinku spraw w imieniu Rzeczypospolitej, artykuł 30 ustawy, oraz charakter orzeczenia polegającego na jednostronnym i władczym rozstrzygnięciu w sferze praw majątkowych gmin wyznaniowych, a tym bardziej jednostek samorządu terytorialnego, a więc, że te argumenty pozwalają uznać, że wydawanie orzeczeń przez komisję stanowi przejaw szeroko pojętej działalności administracji publicznej. W demokratycznym państwie prawnym władztwo administracyjne nie musi być za każdym razem realizowane przez państwo i jego organy. Może być sprawowane przez inne organy i instytucje niepaństwowe, którym państwo przekazało pewien zakres władztwa administracyjnego w określonej kategorii spraw. Stwierdzenie to, oczywiście obecne w judykaturze i w doktrynie, ma wpływ na wykładnię odwołania z ustępu 5 artykułu 33 ustawy. Trybunał podzielił myśl wnioskodawcy, że dotychczasowy pogląd o jednolitym, mediacyjno-polubownym charakterze postępowania regulacyjnego przed komisją wymaga pewnej weryfikacji lub może trafniej pewnego uściślenia. Po pierwsze, argument o polubownym charakterze postępowania przed komisją odnosi się do etapu przygotowywania i zawierania ugody przed komisją, ale nie do etapu wydawania przez komisję orzeczenia. Ustawodawca, o tym była mowa 9 stycznia na rozprawie, preferuje zawieranie ugód przez uczestników postępowania i ułatwia to przez zniesienie kontradyktoryjności postępowania na rzecz jego koncyliacyjnego charakteru. Dlatego Trybunał Konstytucyjny w uchwale z 24 czerwca 1992 roku W11/91, a więc bezpośrednio po rozpoczęciu prac Komisji Majątkowej powołanej na gruncie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, wyraził pogląd, że postępowanie regulacyjne przed komisją, cytuję, przypomina w pewnym stopniu postępowanie polubowne, zastępujące postępowanie sądowe lub administracyjne w zakresie przywrócenia kościelnym osobom prawnym własności nieruchomości. Uchwała ta w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni ustawy została wydana, tu należy się przypomnienie, gdy szło o ustalenie, czy pod dyspozycję z artykułu 61 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego podpadają również nieruchomości skonfiskowane przez rządy zaborcze, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przejęte przez państwo polskie, których zwrot wymagał szczególnego aktu normatywnego. Pogląd Trybunału został wyrażony w celu porównania zakresu nieruchomości podlegających trybowi regulacji z tymi, które kościelne osoby prawne nabyły ex lege na podstawie artykułu 60 ustęp 5 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie zaś celem dokonania ogólnej charakterystyki postępowania regulacyjnego na potrzeby określenia istoty samego postępowania.
tu Trybunał precyzyjnie wskazuje część piątą, punkt piąty uzasadnienia uchwały, gdyż jej precyzyjna treść ma znaczenie dla wywodu Trybunału w niniejszej sprawie. Orzeczenie Komisji Regulacyjnej jest wydawane stosownie do ustępu 2 artykułu 33, gdy do zawarcia ugody nie dojdzie, a więc gdy ów tryb do pewnego stopnia koncyliacyjno-polubowny zawiedzie. Orzeczenie wydane na podstawie ustępu 2 artykułu 33 nie jest więc wynikiem uzgodnienia stanowiska między uczestnikami postępowania. I właśnie w tym zakresie pogląd o zawsze jednolitym, mediacyjno-polubownym charakterze postępowania regulacyjnego wymaga wyjaśnienia lub ewentualnie doprecyzowania. Orzeczenie komisji dotyczy prawnie chronionych interesów jednostki samorządu terytorialnego i jak już wskazywano, stanowi w tym względzie jednostronne, władcze rozstrzygnięcie w sferze praw majątkowych jednostki, jak i samej gminy wyznaniowej. Niezależnie zatem od formalnie ściślejszego lub swobodniejszego usytuowania komisji regulacyjnej w strukturze organów państwowych, z punktu widzenia materialno-prawnego wykonuje ona szeroko pojętą działalność administracji publicznej wobec gminy wyznaniowej, jak i wobec jednostek, z których majątku następuje zaspokojenie roszczeń wnioskodawcy. Zatem, skoro działalność komisji stanowi przejaw działalności administracji publicznej, a w orzeczeniu wydanym na podstawie ustępu 2 artykułu 33 ustawy komisja jednostronnie i władczo rozstrzyga o sytuacji prawnej indywidualnych podmiotów usytuowanych poza komisją i poza strukturą administracji rządowej, to znajduje zastosowanie artykuł 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z artykułem 1 KPA kodeks normuje postępowanie nie tylko przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, tu przywołuje się punkt 1 artykułu 1, lecz również przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji. Tu przywołuje się punkt 2 artykułu 1 kodeksu. Następnie Trybunał dokonał analizy instytucji odwołania w kontekście ustępu 5 artykułu 33 ustawy, przypomnę, od orzeczenia zespołu orzekającego odwołanie nie przysługuje. Z analizy Trybunału wynika, że posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciem odwołanie odnosi się, co do zasady, do instytucji mającej charakter zwykłego środka odwoławczego w toku procedury administracyjnej, chyba że prawodawca wskaże wyraźnie w ustawie procesowej na sąd powszechny jako na organ właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji organu niesądowego i określi zakres kognicji sądu w sprawie. Skoro takie regulacje nie występują w ustawie, to pojęcie odwołanie z ustępu 5 artykułu 33 należy rozumieć w podstawowy sposób, jako odwołanie zwykły środek odwoławczy w toku procedury administracyjnej. Przepis, że od orzeczenia składu orzekającego nie służy odwołanie, oznacza więc wyłącznie to, że postępowanie regulacyjne ma charakter jednoinstancyjny. Jeśli by celem prawodawcy w ustępie 5 artykułu 33 było wykluczenie
wszelkich środków prawnych. W przepisie tym zamiast odwołania użyty zostałby środek prawny. Prawodawca, chcąc wykluczyć wszelkie środki prawne przeciw określonemu rozstrzygnięciu, posługuje się zazwyczaj formułą, w myśl której od określonego rozstrzygnięcia nie przysługuje środek prawny. Dalej, w ocenie Trybunału, treść ustępu 5 artykułu 33 stanowi argument przemawiający za dopuszczeniem sądowej kontroli zgodności z prawem wydanego orzeczenia. Przepis ten opiera się na ogólnym założeniu dopuszczalności różnych środków prawnych w postępowaniu regulacyjnym. Gdyby ustawodawca przyjmował i formułował założenie przeciwne, skarżony przepis byłby zbędny. Ponadto, ponieważ spośród dostępnych środków ustawodawca, jak wyżej wspomniano, zdecydował się wyłączyć jedynie odwołanie, a contrario przemawia to za przyjęciem dopuszczalności sądowo-administracyjnej kontroli wydawanych orzeczeń. Jednoinstancyjność określonego postępowania przed pozasądowym organem władzy nie jest przeszkodą w dochodzeniu praw na drodze sądowej i nie wyklucza możliwości kwestionowania zgodności wydanego orzeczenia z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Skoro orzeczenie komisji stanowi przejaw działalności administracji publicznej, to podlega kontroli sądów administracyjnych. Trybunał, nie przesądzając w tym miejscu istoty prawnej orzeczenia komisji, czy jest to decyzja, czy jest to inny akt, stwierdza, że kontrola sądu administracyjnego obejmuje zarówno orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne, tu przywołuje się punkt 1 paragrafu 2 artykułu 3 PPSA, jak i na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Tu Trybunał przywołuje punkt 4 paragrafu 2 artykułu 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wracając do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, jednym z argumentów wnioskodawcy co do tego, że badany przepis wyklucza odwołanie od orzeczenia komisji, był pogląd wypowiedziany przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 26 września 1991 roku, 1 rzymskie S.A. 786/91, przyjęty w kilku późniejszych judykatach sądu administracyjnego. Tu Trybunał przywołuje postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 stycznia 2007 roku, 1 rzymskie S.A. W.A. 65/07 i z 14 sierpnia 2008 roku, rzymskie 1 S.A. W.A. 895/08. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z września 1991 roku, podkreślam, recypowanego w kilku późniejszych judykatach, uznał, że komisja działająca na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego nie jest organem administracji państwowej ani samorządowej w rozumieniu artykułu 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, ani innym organem powołanym z mocy prawa do załatwiania spraw ze sfery administracji państwowej albo samorządowej na zasadzie artykułu 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dalej, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że orzeczenie komisji nie ma cech decyzji administracyjnej i po trzecie, że nie jest na nie dopuszczalna droga skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opierając się na tym orzeczeniu, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2007 roku, OSK
1570/06 w sprawie spółdzielni mieszkaniowej Ostrobramska, a jak wynika z pisma pana prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do przewodniczącego składu Trybunału w niniejszej sprawie, jest to, było to i jest to jedyne orzeczenie sądów administracyjnych wydane na gruncie ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Uznano w tym orzeczeniu NSA z grudnia 2007, że orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw gmin wyznaniowych żydowskich wydane na podstawie ustępu 2 i 3 artykułu 33 ustawy nie jest decyzją administracyjną wydaną przez inny podmiot w rozumieniu artykułu 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i nie można zaskarżyć go do sądu administracyjnego. W konsekwencji, jak znamy to orzeczenie, NSA uznał za bezzasadne zarzuty skargi kasacyjnej spółdzielni mieszkaniowej na pismo komisji odmawiające wznowienia postępowania zakończonego przyznaniem gminie wyznaniowej nieruchomości zamiennej. Oczywiście powyższe orzeczenia, te zwłaszcza dwa pierwsze, które Trybunał przywołał, dotyczyły skarg na orzeczenia Komisji Majątkowej utworzonej na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego, ale Trybunał zwraca uwagę na analogiczne rozwiązanie zawarte w artykule 33 ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich i w uchylonym, w nieobowiązującym ustępie 8 artykułu 63 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Orzecznictwo dotyczące Komisji Majątkowej oddziaływało na sposób stosowania i rozumienia przepisów o Komisji Regulacyjnej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Wyżej wskazaną wykładnię sądów administracyjnych poddał w wątpliwość przede wszystkim sam Naczelny Sąd Administracyjny. Tu Trybunał przywołuje postanowienie NSA z 26 listopada 2008 roku, 2 rzymskie OSK 687/07, kiedy to NSA przedstawił do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA budzące wątpliwości zagadnienie prawne. Z kolei NSA postanowieniem z 15 listopada 2011 roku, 2 rzymskie OPS 1/08, w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w niniejszej właśnie sprawie, uznał, że w sprawie o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego postawionego przez skład orzekający NSA z listopada 2008 roku spełnione są warunki do dalszego zawieszenia postępowania. Trybunał w tym kontekście zwraca uwagę, że sądy administracyjne ani w uzasadnieniu postanowienia z 1991 roku, ani w uzasadnieniu wyroku z 2007 roku dotyczącego spółdzielni Ostrobramska nie wyjaśniły, dlaczego działalność komisji nie stanowi przejawu działalności administracji publicznej, a więc obecnie w świetle artykułu 30 i 32 ustawy o gminach wyznaniowych żydowskich. Nie wskazano argumentu świadczącego o tym, że komisja nie załatwia w sposób władczy indywidualnych spraw, a jej orzeczenia nie kształtują sytuacji prawnej podmiotów usytuowanych poza komisją. Sądy administracyjne powoływały się natomiast na argument polubownego i zbyt odległego od zwykłych postępowań administracyjnych charakteru postępowania regulacyjnego oraz na szczególny charakter instytucji postępowania regulacyjnego, co ma wynikać z przywoływanej już wcześniej uchwały Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 1992 roku. Podejście takie, jak już wskazano wyżej, nie ma zastosowania do działalności komisji polegającej na wydaniu orzeczenia w razie fiaska z doprowadzeniem do preferowanego przez prawodawcę zawarcia ugody przez uczestników postępowania regulacyjnego. Wreszcie
w analizie ustępu 5 artykułu 33 ustawy, i tu Trybunał akcentuje tę uwagę do wnioskodawcy, wykładnia skarżonego przepisu musi uwzględniać jego kontekst normatywny, a kontekst ten uległ gruntownej zmianie wkrótce po uchwaleniu ustawy z lutego 1997 roku. Trybunał zauważył, że wnioskodawca zakaz sądowej kontroli orzeczeń wydanych w postępowaniu regulacyjnym wyprowadza wyłącznie z przepisów rangi ustawowej, z ustawowej regulacji dotyczącej statusu prawnego komisji, ustawowo określonego przedmiotu postępowania oraz ustawowo określonego charakteru orzeczenia komisji. Trzeba więc przypomnieć, i to jest kluczowy argument, że po uchwaleniu ustawy 17 października 1997 roku weszła w życie Konstytucja RP. Konstytucja wprowadziła zasadniczą zmianę w zakresie standardu prawa do sądu oraz sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządowych. W myśl artykułu 184 zdanie pierwsze Konstytucji Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie kontrolę działalności administracji publicznej. Z przepisu tego wyprowadza się domniemanie kompetencji kontrolnych sądów administracyjnych w odniesieniu do aktów administracyjnych. Tu po raz trzeci Trybunał przywołuje swoje acquis constitutionnel, wyrok P10/10 z 19 października 2010 roku. Konstytucja w artykule 165 ustęp 2 poddaje pod ochronę sądową samodzielność gminy. Normy te ustanawiają nie tylko nakazy i zakazy adresowane do ustawodawcy, ale również wiążące nas wskazówki interpretacyjne dla organów stosujących prawo w wykładni przepisów ustawy. Zatem z dniem wejścia w życie Konstytucji nastąpiła zmiana w systemie prawa, polegająca nie tylko na ustanowieniu określonych norm, ale także na zmianie treści norm wyprowadzanych z przepisów ustawowych w związku z obowiązkiem interpretacji obowiązującego prawa ustaw w zgodzie z Konstytucją. Z tych względów przyjęte w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko, w myśl którego sądy te nie mają kompetencji do orzekania w sprawach skarg na orzeczenia Komisji Regulacyjnej, z punktu widzenia prawno-konstytucyjnego może budzić wątpliwość. Wreszcie reasumując, analiza skarżonego przepisu ustępu 5 w związku z ustępem 2 zdanie 3 artykułu 33 ustawy prowadzi Trybunał do wniosku, że norma ta nie zawiera treści przypisywanej jej przez wnioskodawcę. Z treści ustępu 5 artykułu 33 nie wynika, że droga sądowa w postępowaniu regulacyjnym została zamknięta. Przewiduje on, ten przepis i ta norma, wyłącznie jednoinstancyjność postępowania regulacyjnego. Dotyczy tylko i wyłącznie braku odwołania rozumianego jako brak możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy w toku procedury administracyjnej stosowanej przed komisją. Z tego względu przepis ten nie mógł w żaden sposób zamykać drogi sądowej. Charakter orzeczenia komisji, a także sposób działania komisji wydającej orzeczenie przesądzają o tym, że zarzuty wnioskodawcy są tu niezasadne. Źródłem problemów przy dopuszczaniu do rozpoznania przez sądy odwołań lub skarg na orzeczenia komisji nie jest ustęp 5 w związku z ustępem 2 zdanie 3 artykułu 33. To zabrzmi dydaktycznie, ale warto przywołać, że dopuszczalność sądowej kontroli określonego rozstrzygnięcia wcale nie zależy od liczby instancji postępowania, w którym rozstrzygnięcie to zostało wydane.
Zatem Trybunał uznaje, że orzeczenie zespołu w ramach komisji stanowi rozstrzygnięcie sprawy spornej między uczestnikami postępowania regulacyjnego. Posiada cechę jednostronnego, władczego rozstrzygnięcia w sferze praw majątkowych gminy wyznaniowej i jednostki samorządowej zobowiązanej do zwrotnego wydania nieruchomości. Władcze kształtowanie sytuacji prawnej innych podmiotów oznacza wykonywanie określonych kompetencji z zakresu władztwa administracyjnego. Ze względu na powyższe argumenty Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji.